Siły odwagi. 3 sierpień 2024. Jana 4:18. Jeśli ktoś się boi, to nie jest doskonały w miłości, a już są ludzie, co osiągnęli doskonałość i zmartwychwstaną jako sprawiedliwi, Dzieje Apostolskie 24:15. Także naszym celem jest osiągnąć doskonałość, którą stracił Adam. Efezjan 4:13, Biblia Warszawska. Mogę nawet pokazać ten werset, bo u Świadków Jehowy zmienili to słowo doskonałe. Później w Hebrajczyków jest 12 rozdział 22-29. Też ci, co osiągnęli doskonałość. Także Efezjan 4:13. Czy doskonałość, czyli już nie grzeszyli, tak? Czy nie, chodzi o Chrystus jako doskonały. Nie stracił doskonałości jak Adam, ale doprowadził na doskonałość. Czyli to ma Efezjan 4:13. I być mężem doskonałym. No. W mowie, w uczynku. Efezjan 4 rozdział i 13 werset. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary, nie religii Świadków Jehowy, Adwentystów, Baptystów, katolickiej religii. Bo religia to nakazy ludzkie, strach i pan diabeł tam siedzi, a króla nie mają, tylko są przybite król. U katolików jaki jest król? Przybity, korona ścierni, zhańbiony. U Świadków Jehowy jaki jest król? Jehowa na strażnicy. Jedności wiary, poznania Syna Bożego. Jezus nie był Synem Człowieczym ze spermy, tylko Synem Bożym. Nie poznali Go Syna Bożego, teraz ja jestem Synem Bożym, nie chcecie poznać Syna Bożego. U córki Bożej, 2 Koryntian 6:18. Do męskiej doskonałości. Do męskiej doskonałości jest doskonałość. Dorośniemy do wymiaru w pełni kogo? Jehowy czy Trójcy? Chrystus. I ten Chrystus nie jest podzielony, jedna wiara, którą wam głosimy. Szukamy wiary w prawdę, w Króla Chrystusa Izraela, Boga Ojca Prawdy. Ale nie chcecie przyjąć prawdy w Jego prawdzie. Jedna nadzieja jest, jedna wiara jest. A tu tam w papie tego Pawła wrobili, że tam tych nauczycieli, pastorów, co tam porobił, nie? Także Jezus jest jeden nauczyciel i tutaj ja się uczę tego prawdziwego Chrystusa nauczyciela, Efezjan 4:20, a wy nie tak się nauczyliście Jehowy czy Chrystusa. Jeśliście tylko słyszeli o Nim i w Nim pouczeni, bo apostoł Paweł nie nauczał, on przekazywał pouczenia. Zostaliście, gdyż prawda jest w Jezusie, a nie katolickim, nie Świadków Jehowy, nie adwentystów tam zielonych. Bo nie tak Chrystus, nie? Zlekliście ze sobą starego człowieka, czyli te myślenie tego ciała ze światowego myślenia, wraz z jego poprzednim postępowaniem, które gubią zwodnicze żądze. I odnowiliście się w duchu umysłu waszego, obleczcie się w nowego człowieka, który jest stworzony, bo Jezus tworzy w nas ducha prawdy, którego Adam stracił. I ta prawda nas tak wyczyści, że będziemy doskonali, nieśmiertelni i to jest pierwsze zmartwychwstanie. Sprawiedliwości, świętości i prawdzie. Czyli stawajcie się święci, jak jest jeden święty, objawienie 15:4 i więcej świętych nie ma. Ja nie jestem święty, ale idę za świętym. Hebrajczyków 10:38, sprawiedliwy z wiary żyć będzie. I Jezus mnie uznaje za sprawiedliwego, jak go naśladuję, jak się potykam, on mi podaje rękę. Przeto odrzućcie kłamstwo, mówcie prawdę, nie prawdę Świadków Jehowy czy adwentystów, to jest prawda Chrystusowa. Każdy z bliźnim swoim, bo jesteście członkami jedni drugich. Jezus jest głową. 1 Koryntian 13, rozdział 1-13. Gniewajcie się, lecz nie grzeście, niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Nie dawajcie diabłu przystępu. Czyli diabeł to jest oszczerca. Czyli każdy człowiek, który oczernia innego fałszywie jest diabłem. Dzieje apostolskie 13:10. Synowie diabła jesteście, bo ja jestem Synem Bożym, Rzymian 8:19. I córki Boże Chrystus ma 2 Koryntian 6:18. To jest ten wysoki poziom Sodomy i Gomory i oddzielenia synów Bożych od synów diabła. Kto kradnie, niech kraść przestanie, czyli nie mówcie na Jezusa Pan, bo go kradacie z tytułu królewskiego, a niech raczej żmudną pracą własnych rąk zdobywa dobra, aby mógł miał czego udzielić potrzebującym. Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może zbudować, gdyż zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Czyli błogosławcie, nie przeklinajcie. My chcemy was błogosławić dla prawdy Baranka Króla Boga Ojca Prawdziwego, z Boga Prawdziwego, a nie zasmucajcie ducha prawdy świętej,
którym jesteście zapieczętowani na dzień odkupienia. Łukasza 21:15-28. Głowa do góry. Także Chrystus Król przychodzi przez uczniów w swoim czasie, prawdzie miłości. Gdy to widzicie, widzicie na pewno, że żaden rozpustnik, ale nieczysty lub chciwiec, rządny, tak faryzeusze, chciwcy stołk władzy i swoich fałszywych uczniów, którzy sobie zdobyli, bo ja nie chcę mieć uczniów, bo to wszyscy są uczniami Jezusa, to znaczy bawochwalstwo, czyli to bawochwalstwo jest w sercu, nie ma udziału w Królestwie Chrystusa Boga, bo On jest Królem i Bogiem, Chrystus, bez Pana Diabła. Niech więc nikt nie zwodzi, niech was nikt nie zwodzi prusznymi słowami z powodu nich, bowiem spada gniew Boży na nieposłusznych synów. Mateusz 17:5. Słuchajcie Jezusa, tak, jako wtedy faryzeusze nie słuchali, ten Jezus się nie zmienia, Hebrajczyków 13:8. I Rzymian 1:5. Jaż cały świat Chrystusa pozna, tak, mamy głosić. Za Boga Ojca, Króla, Nauczyciela. Bo powołanie już się skończyło, jest wybranie. Nie bądźcie tędy wspólnikami ich. Byliście bowiem niegdyś w ciemności, czyli w kłamstwie, a teraz jesteście w światłości, czyli w prawdzie, w Królu. Postępujcie jako dzieci światłości, czyli prawdy. Tak, ja już jestem synem, ale wy jako dzieci się naradzajcie, bo jeszcze pijecie mleczko, tych stałych rzeczy poważnych nie odróżniacie, czym się różni Pan od Króla, zakon od prawa i tak dalej, wiara od religii, bo owocem światłości jest wszelka dobroć, sprawiedliwość i prawda. Dochodźcie tego, co jest miłe Królowi, Psalm 2:6, Król na Syjonie, i nie miejcie nic wspólnego z bezowocnymi uczynkami ciemności czy kłamstwa, ale raczej je